Było blisko. Trzeba mieć suba? Nie, suby mają inne nagrody. Bilet jest taki sam. Rambi 559 było losowane. Ale podziwiam. Uzbierałeś tyle punktów. Kurde, jaki musisz mieć watch time. Non-suby mogą wygrać tylko suba? Tak, non-suby mogą wygrać tylko suba, a suby mogą wygrać różne nagrody, które są niespodziankami. Ale dzisiaj rozdaliśmy już na przykład od Elgato Kamlinka, który jest warty, nie wiem, z 400? Nice catch. Co się stało? Adisex prezentował suba. Zobaczcie. $600 nawet na X-comie? No widzicie. Duża nagroda. Jaki masz watch time w ogóle, Rambi? Jestem ciekaw. 8 dni. Okej, okay. No nic dziwnego, że w takim wypadku miałeś tyle punktów. Mega spoko. I Adisek? Adisku, dziękuję bardzo za rozdanie subika dla Rambi 555, który chyba jest w takim wypadku fanem Dragon Ball Z. Słuchajcie. Takie coś mi się jeszcze nie zdarzyło. Niestety nie widzieliście tego. Kupiłem Atroxa ze sklepu i z jednej paczki wyleciały dwa Atroxy i się skombinowały od razu. Zobaczcie. O co tu biega w ogóle? On w ogóle zgłupiał ten koleś chyba. Mówi, co tu, o co tu biega w ogóle? Czemu jakieś itemy w ogóle rozdał w takim wypadku? Nawet nie wiem. Ale to w ogóle są jakieś jaja, że Atroxy dostałem. Jakiś żart jest. Sprawdzi wiadomości na Discordzie? Zaraz sprawdzę. Dzięki, Wiciu. Zobaczę, że to będę mógł wykorzystać. Co ja mogę... Co, tak naprawdę tylko lightami mogę grać z Atroxem, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej.
Sam nie wiem. Czy dostałem jego upgrade VAT? Nie no, ale jego nie możemy kupić, bo sprzedam po prostu DM. To jest jedna z tych gier, gdzie tak naprawdę mam jakiś niezwykły fart, a niewiele z tego wynika. Sorry, nie w tym sensie, że w poprzedniej grze brakowało nam trochę farta, a w tej grze mamy go za dużo. Jest takie trochę kiepskie, powiem wam szczerze. Dziś miałem dwie gry pod rząd, gdzie miałem dwie spatule z tego samego kampa. No dzisiaj mieliśmy taką grę, gdzie miałem cztery spatule, nie? Gdzie przez trzy gry pod rząd nie miałem nic. Nic w ogóle nie wypadało. A potem w czwartej grze dostałem wszystko i zrobiłem po prostu pierwsze miejsce, nie robiąc nic. Nie? Aha, przegraliśmy to. Nie fajnie. No jest Vayne. Spierdzieliłem, tak myślę. A to, że nie dałem Zephyra po prostu. Tak sobie myślę w tej chwili. Miecz. Shogun. Ciężko stwierdzić. Co to za skórka Atroxa? Nie, jakiś prestiż czy coś? Dobra, zrobimy tak. Kurde, ale tu nie jestem pewien. To będzie ciężka decyzja do podjęcia. Dwa gary. Pomylone gary chyba. Kolejny ma trzeci Leven Leony, okej. Okay.
za to dwa kogi. Chyba coś mu nie wyszło. Dobrze, że mamy tego Zephyra tutaj. Serem na Kindred. Ola być bomba! No prawie Kindred w ogóle nie trafił z Alcienias. Kurczę, sam nie wiem. Siemanko, Face and Fears. Dwóch playerów z lightami. Jak nie trafię Yorika, to w ogóle nie ma sensu podchodzić do tego. Żadnego. Ten też się w ogóle na lightów szykuje, no przecież to jest jakaś bzdura. Ten idzie na berserkerów. Nie wiem, po Karzeli chyba po prostu zrolujemy i tyle. Jakie ma w ogóle złote jednostki. Dużo z magów, tak. Jest dużo magów, jest dużo lightów. Jest jeden predator. Nie ma rangerów, ale ja do rangerów w ogóle nie mam jednostek. Znaczy, no dobra, mam Varusa, no w sumie. Ale potrzeba dobrego frontline'u, a to nie wiem, jak to mam zrobić. W takim wypadku. To Ankę możemy na razie nawet zatrzymać po prostu sobie. Tak mi się wydaje. Co, Inferno ewentualnie też byśmy mogli zagrać. Michael, daj mi sekundkę. Daj mi sekundkę, proszę. Momo Twitch. Tak. Aszki ciągle nie mamy. Nie wiem, czy ta Anka i tak nie lepiej tutaj. Zacząc nas wilków wypadnie po prostu. Ten Atrox jest taki po prostu trochę bzdurą, totalnie nam niepotrzebny tutaj. Hmm.
zróbmy tak. Ashka Malphite. Kurde, nie wiem. Dobra. Michael, dziękuję ci bardzo za subika. Mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Dziękuję bardzo. Michael 1999. Mamy sobie taką świecką tradycję. Za każdym razem, jak ktoś nowy subuje kanał, to prosimy, żeby się przedstawił. Więc jeśli miałbyś ochotę powiedzieć coś na temat samego siebie, to byłoby super. Zobaczcie, teraz jak sprzedałem... Teraz jak sprzedałem... Jak sprzedałem Atroxa, to dostałem... To dostałem Yorika. Kurna ty, no nie wiem, po prostu jakiś dramat tu jest. Kolejne się wszyscy już zrolowani na jakieś bzdury. Mamy ilu mamy lightów w ogóle? Nikt nie wie. Zostawimy tak. To wygraliśmy. Rangerzy są słabe teraz? No a ciekawe co miałem zrobić w tym momencie, w tym lobby, w którym wszystko jest skanibalizowane. Gdzie rozdamy? Zrobimy tak. O Jezu, wszystko. Dobrze, że ta Ashka coś tutaj robi. No ale potrzebujemy jeszcze jedną Ashkę, nie? Drugi statek krzyw by się przydał. Kuźwa. Ewentualnie Rageblade. Problem jest tylko taki, że nie mamy Moralo, a nawet nie mamy jak tego zbudować. Po co? Czy my ominęliśmy jakieś... rzeczy? Teraz zobaczę. Nie, Akapo, Nadisek, Michael, wszystko jest. Okej, okay. Siemanko, jestem spod Warszawy, studiuję elektronikę na PW, oglądam ciebie czasy w Arsenale, jeszcze pamiętam jak kastowałeś turnieje, posunę się e-sportem, sportem, lotnictwem i tym co studiuję, a to super. Bardzo mi cię miło powitać. U nas w rodzince. No kurna, trzeci Twitch. No dobra. Zrobimy tak. Na nim tego przedmiotu i tak nie użyjemy. To sobie po prostu podmienimy.
Z Rageblade'em poczekamy na ten ostatni tutaj ruch z raptorami. Ludzie mają po 4 przedmioty pokończone. A kurde. Dobra, zrobimy tak. Nie możemy przegrywać więcej. No, bo to była sporo dungeon. Jak jeszcze damy radę ją zlevelować, no to byłoby w ogóle idealno. Ale będzie ciężko. Mumu. Dobra, musimy. Jest potrzebny. Trudno. Najbardziej potrzebna jest tutaj Aszka. Idę na Mumu, na frontlanie też jest bardzo ważne. Powrót nie miał być za 15k? Miał być za 15k, ale zorientowałem się, że jest za tanie. Michael, ja tak naprawdę w ogóle turnieje jeszcze kastuję, tylko jak jest jakaś okazja, bo jestem gdzieś zaproszony. Ostatnio kastowałem w sumie Fortnite'a na Twitch Rivals. Dobra, powiem wam jedną rzecz, którą jestem z siebie bardzo dumny tutaj, że to wykombinowałem. Z tym Zephyrem. Teraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Ustawiłem Zephyr w takim miejscu. Zobaczcie sobie tutaj. Tu jest Zephyr, nie? Czyli on kastuje sobie na to pole tutaj. A jeśli tutaj nikogo nie ma, to na to pole lub na to pole. Ale najprawdopodobniej na to. I teraz bajer polega na tym, że jeśli tutaj nikogo nie ma na tym polu, a sprawdziłem u innych graczy, raczej tutaj nikogo nie ma, i kastuje Zephyr na to pole po lewej stronie, to wtedy Amumu podchodzi jedno pole do przodu i dzięki temu ma zasięg do backline'u ze swoim ultem. Co jest mega istotne. To jest Ashka, Gites. Potrzebujemy Morello, więc stakujemy tego pana. No i tak. Czy należy do Mensy taki sklep mięsny? Zobaczmy, czy to zadziała to po raz kolejny. A, niekoniecznie, bo ten ma trzech tutaj kolesi. To niestety nie zadziała. Pan po angierkę chce zakręcić kołem? A kupiłeś już bilet? Nie, nie kupiłeś jeszcze. 26 golny, ale my tak naprawdę możemy rolować tylko Potarika. Trafiłem przed chwilą w jednej grze 3 razy Nikos Help, czuję, że mam szansę wygrać? Lul. 3 razy Nikos Help. No, dlatego to już też nie będzie działać, niestety. Dobra, tu sobie nagraliśmy na około Zephyrów. Ty, on Olafa nie ma, nie? Nie fart. Gra berserkerami, nie ma Olafa. Tak, trochę znam twój ból, kolego. Ale Ornn Berserker? Taki Jajor. A to jest elektryk? Ty, on miał 4 elektryków, ja nawet nie zauważyłem tego. I ten Kog'Maw z tyłu z koroną. To mamy ograne. Mamy ograne i tu nam Amumu wejdzie w to pole i zultuje Ashkę.
tu się nic nie stanie za bardzo, ale Kindred powinna dostać chyba też bombę. No i zobaczymy. O, zobaczcie teraz, co Amumu zrobi. Podejdzie tutaj jeden krok do przodu. Nie, nieważne. Zlutował tego. No trudno. Prawie jakby wyszło. Kupiłem dub, zjadł hajs, nie pokazałem na czacie, oszukali. Właśnie coś jest nie tak z tym, wiesz? Facing Fierce w ogóle kupił koło fortuny. A nie, ty kupiłeś duba. A, kupiłeś duba. Okej, okay, i wszystko jasne. O, dostał Olafa. Taki dubik. Ale kijowe przedmioty. Okej. Okay. Może w tego pana zainwestujemy, kto wie. Mi brakuje 2,7 kamion na dzień na 15k? No spokojnie, jeszcze przyjdzie. Co to się stało w ogóle? Jesteśmy jedną rundę przed smokiem, a tu jeszcze mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Dobra, pięć osób, bo to chyba to ktoś tu zginie. Koło ci się pali? Nic mi się nie pali, proszę mi tutaj nie gadać. Czego na korzyść nie wziąłeś Wardena, wziąłeś level i 6 Wardenów? Dobre pytanie, nie mam na to odpowiedzi, ale generalnie wolałbym w tym lobby chyba i tak zagrać Poison. A więc te Singed z Twitchem tutaj lepiej zadziałają, po prostu będę grał na 3 Wardenach wtedy. W sumie to miałoby być 4-4, tylko generalnie powiem i tak wziąć. Masz rację, powinienem wziąć Wardena. Nie, to akurat z tym Wardenem myślę, że masz rację, że powinienem był wziąć tego Wardena. Czapka maga. Ile on zadaje damage'u? Prawie, że nic. Znaczy, dużo zadaje jak jest złoty. Tak to niewiele. Będzie jak wierzę po bana. Zapraszamy. Incineration. Sambara. O. Ile on teraz zadaje? 300. To więcej będzie zadawał niż Mumu. Teraz już 510. Złoto to nie jest, ale właściwie rzeźbiłem. O ty, panie! Jaka duża rozdzielczość w ogóle.
No dzięki. Wrzucę sobie na Discorda. Kurde, jest mundo. Chyba ino poison, panie. Chyba zrobimy poison, powiem wam. Są grasne z Irem Lighty. No, jest taki najłatwiejszy do abizowania build. Tylko trzeba mieć szczęście do, co do Jorików, lul. Piknie. Ty, on nawet nie zmienił tego Zephyra, naprawdę? Ale as. Ty, on przegra przez to. Mam nadzieję. No nie przegra, bo Azirid Lightem jest spierdolony po prostu. Jakie to jest bzdura po prostu. Morello, proszę. Nie ma Morello. Chociaż Red Buff. Może coś wyczarujemy tutaj. No generalnie on jest problemem, nie? W ogóle mi brakuje jednego Azira, do złotego Azira. Teraz ja to spierdzieliłem. No, nie do zajechania to jest. Jak nie...